Cześć. Pewnie zastanawiacie się, co tak zawzięcie grabie. To zupełnie nieciekawe ściernisko jeszcze kilka miesięcy temu wyglądało tak. Niestety, łąki kwietne wysiewane z nasion mają to do siebie, że tak pięknie wyglądają zazwyczaj tylko w pierwszym roku. Część z tych kwiatów nie nadaje się do naszego klimatu, część nasion wyjadają ptaki, a puste miejsca szybko zarasta trawa. I w kolejnych latach bywa różnie. Konieczne więc było lekkie odświeżenie tego miejsca przed kolejnym sezonem. Najpierw grabienie resztek roślin z ubiegłego roku. Ostrożnie, bo stare badyle specjalnie zostawione na zimę są schronieniem dla małych zwierzątek. Żabę odniosłam do kompostownika, żeby mogła schować się w cieple i zajęłam się resztą tego ścierniska. Następnego dnia zajęłam się usuwaniem większych i bardziej uporczywych chwastów. Mam takie świetne narzędzie, nazywa się motyka japońska, którym można głęboko podcinać nawet najbardziej uparte korzenie. I wreszcie do rzeczy. Wysiałam najróżniejsze mieszanki typu łąka kwietna, kwiaty dla zapylaczy, miododajne odmiany i tym podobne. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać za kilka miesięcy. Drugi rzut to były kwiaty, których nie sieje się raczej wprost do gruntu. A przynajmniej ja tego nie chciałam. A już na pewno nie w tak zimnym i śnieżnym kwietniu. Kupiłam te nasiona w czeskim sklepie online. Nie wiem, czy są najlepsze. Na pewno były najdroższe. Więc tym bardziej zależało mi na tym, żeby mieć jakąś kontrolę i zapewnić im przyjazne warunki do wzrostu, co przy sianiu do gruntu jest raczej niemożliwe. W tym roku dużo nasion wysiewam w kartonach po mleku i napojach. Sprawdzają się doskonale. Najpierw trzeba je wyciąć. Mimo wcześniejszego mycia wolę jeszcze raz je porządnie wypłukać. Wycinam w każdym okienko i zostawiam ten wycięty kawałek. Później dowiecie się po co. Do kartonów pakuję kompost, ubijam, bo to miękka materia i tak opadnie z czasem, a na to wysiewam nasionka. No, nie musisz wkładać swojego pycha we wszystko, wiesz? Na koniec trzeba solidnie podlać i podlać też oczywiście psa. Pamiętacie wycięty kawałek kartonu, który zostawiłam? Teraz się przyda do zrobienia znaczników. Opisuję wodoodpornym pisakiem i nie muszę się martwić, że coś tam się zniszczy albo zetrze. Kartony przykrywam folią, żeby ziemia pozostała wilgotna i wynoszę w najcieplejsze miejsce w domu. U nas to jest półka przy kominie. Kiedy tylko wykiełkują, muszą trafić na słoneczny parapet i poczekać tam aż do maja. No i teraz fajnie by było, gdyby się dało przyspieszyć ten czas, jak na filmie, ale niestety się nie da. Łąka kwietna to niezwykle efektowny, prosty i tani sposób na to, żeby wprowadzić mnóstwo pięknych kolorów do ogrodu. Nie trzeba jakoś specjalnie o nią dbać, nie wymaga zachodu, przesadzania. Wysiewasz i rośnie. Możecie zrobić sobie taką łączkę w swoim ogrodzie na dość dowolnej ziemi. Możecie wysiać kwiaty polne na obrzeżach skrzynek, ale nawet w doniczce, na balkonie albo i na parapecie w mieszkaniu. Dajcie znać, czy podobają Wam się łąki kwietne, czy lubicie kwiaty polne i czy zamierzacie w tym roku założyć własną mniejszą albo większą łąkę kwietną.